Temat dzisiejszego zwiastowania przedstawia się następująco. Taki temat nadałem. Pan Bóg sprawiedliwie dzieli duchowe bogactwo. To zależy ode mnie, w jakiej mierze i jak obficie będę czerpał z darów i błogosławieństw Pana Boga. Moje rozważania nad Słowem Bożym są osadzone w historii o synu marnotrawnym. I chciałbym teraz zacytować tekst Bożego Słowa z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału. Będę czytał od 11 do 32 wersetu. Powiedział też, mowa tutaj o Panu Jezusie, pewien człowiek miał dwóch synów i powiedział młodszy z nich do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Po kilku dniach młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i roztrwonił tam swój majątek, żyjąc rozpustnie. A gdy wszystko wydał, nastał wielki głód w tych stronach, a on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli tych stron, który posłał go na swoje pola, aby pasł świnie. I pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu nie dawał. Wtedy opamiętał się i powiedział: Iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę. Wstanę więc i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie i nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Wtedy wstał i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim, a podbiegłszy rzucił mu się na szyję i ucałował go. I powiedział do niego: Syn, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed Tobą. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i obuwie na nogi. Przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie. Jedzmy i radujmy się. Ten mój syn bowiem był martwy, a znowu żyje. Zaginął, a został znaleziony. I zaczęli się weselić. Tymczasem jego starszy syn był na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Zawołał więc jednego ze sług i pytał, co to wszystko znaczy. A on mu odpowiedział, twój brat powrócił, a twój ojciec zabił tłuste ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Jego ojciec jednak wyszedł i namawiał go. A on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego przykazania, jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi. Ale kiedy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste ciele. A on mu odpowiedział, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystkie moje dobra należą do ciebie. Lecz trzeba było weselić się i radować, że ten twój brat był martwy, a znowu żyje, zaginął, a został znaleziony. Chciałbym zwrócić uwagę na kontekst, w którym to słowo, ta opowieść została przez Pana Jezusa opowiedziana. Wcześniej, w 15 rozdziale od 1 do 2 czytamy, że do Pana Jezusa zbliżali się grzesznicy, celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. A faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali, mówiąc, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Nie podobało się pewnym ludziom, że przychodzili do Pana Jezusa grzesznicy, że Pan Jezus do nich wychodził, rozmawiał z nimi, siadał z nimi, jadał. I tutaj taka dygresja od tego, co chcę dzisiaj mówić. Rzeczywiście prawdą jest, że Pan Jezus przyjmował grzeszników, że był na nich otwarty, ale jestem w 100% przekonany, że czynił to w tym celu, żeby okazać im swoją miłość. Żeby okazać im miłość, która się przejawiała w zwiastowaniu im dobrej nowiny. Dobrej nowiny o konieczności przemiany starego życia, grzesznego życia, o zbawieniu, które jest darem Pana Boga, i o konsekwencjach braku takiej przemiany. Pan Jezus nigdy gdzieś tam ukradkiem nie zdobywał serc ludzkich, nigdy nie przyjmował ludzi, nie spotykał się z nimi, nie budował jakiejś tam dobrej atmosfery, nie zapraszał na kawę. Zawsze, i to w zasadzie spotykamy we wszystkich historiach, które opowiadają o zwiastowaniu Pana Jezusa, że On zawsze mówił wprost od samego początku o Bożych prawdach, o Bożym zbawieniu. Zawsze konfrontował ludzi i ich rzeczywistość, rzeczywistość ich życia z Bożym Słowem. Konfrontował rzeczywistość w życiu grzesznika z Bożymi wymaganiami. Taki przykład, który jest najbardziej uderzający, znajduje się w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Pamiętacie tą historię, kiedy
Pan Jezus opowiada ludziom, mówi ludziom, że jest chlebem i że muszą go spożywać, to na skutek tego zwiastowania, na skutek tego, co mówił Pan Jezus, wielu ludzi się zgorszyło. Wielu Jego uczniów, którzy do tej pory za Nim podążali, wielu Jego uczniów odwróciło się, powiedziało, twarda to mowa, trudna to mowa, to jest, no, gorszymy się tym, nie chcemy tego słuchać. Biblia wspomina, że między innymi w tym czasie wielu ludzi, tych uczniów, którzy do tej pory chodziło za Panem Jezusem, odwróciło się od Niego i Biblia wprost mówi, że już nigdy za Nim nie chodzili. Także wniosek z tej dygresji dla nas jest taki, że zawsze głośmy Boże Słowo w sposób bezkompromisowy. Nie wybierajmy niczego. Nie wybierajmy, nie omijajmy tych fragmentów, które być może dla jakichś osób są niewygodne z takich czy innych względów, ze względów społecznych, kulturalnych, politycznych, gospodarczych. Nie. Dla nas wniosek jest jeden. Mamy być naśladowcami Pana Jezusa, a Pan Jezus nie szedł na kompromisy. Zwiastował wprost Boże Słowo, wzywał do upamiętania. Oczywiście nasze zwiastowanie powinno być też nasączone miłością. Ono powinno być przesycone Bożą miłością w stosunku do ludzi, bo powinniśmy zawsze w sposób uprzejmy, łagodny, z poszanowaniem i szacunkiem dla innych ludzi mówić o Panu Jezusie. Nie zapominajmy o tym. Jeśli chcemy wiedzieć i zbadać, czy też skonfrontować naszą postawę w zwiastowaniu Bożego Słowa, to przyłóżmy Boże Słowo do naszego zachowania, do tego, w jaki sposób zwiastujemy, w szczególności hymn o miłości, w którym jest opisane, jaka nasza miłość powinna być. Wniosek drugi, nie wstydźmy się głosić Bożego Słowa, głosić Bożych prawd, tego, co mówi Biblia i nazywać rzeczy po imieniu. I wniosek trzeci, jeśli nie jesteś pewny, co mówić, co głosić, w jaki sposób zwiastować, to mogę cię zapewnić, że jeśli będziesz mówił to, co jest napisane w Biblii, jeśli twoje zwiastowanie będzie oparte tylko i wyłącznie na Biblii, to będziesz robił dobrą robotę i Pan Bóg będzie błogosławił twoją pracę, twoje zwiastowanie. Tyle kosztem dygresji. Wracając do historii o synu marnotrawnym. Nie będę dzisiaj mówił o tym młodszym, o tym gorszym, chociaż z dzisiejszej mojej usługi tak naprawdę to, no nie wiem, czy można mówić gorszy, lepszy. Nie będę mówił o tym, który upadł bardzo nisko. Chciałbym dzisiaj mówić o jego starszym bracie, o starszym synu. Dlaczego będę o nim mówił? Dlatego, że w kontekście jego zachowania, jego reakcji na powrót jego młodszego brata poruszyły mnie słowa, które wypowiedział do niego ojciec, a które zapisane są w 28 wersecie. Przeczytam je jeszcze raz. Drugie zdanie. Przepraszam, w 31. A on mu odpowiedział: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystkie moje dobra należą do ciebie. Chciałbym, żebyśmy na podstawie tej historii biblijnej zobaczyli, że Pan Bóg w sposób sprawiedliwy obdziela każdego swoim duchowym błogosławieństwem. To zależy tylko i wyłącznie ode mnie, w jakiej mierze i w jakiej obfitości będę czerpał z tego Bożego błogosławieństwa. Tak jak zależało właśnie od tego starszego syna, który był przy ojcu, który pracował dla ojca, który przebywał codziennie blisko ojca i mógł czerpać. Czy czerpał, tego dowiemy się za chwileczkę. Wiemy, że z tej historii, którą już przeczytałem, z tego ostatniego w szczególności fragmentu, że miał wiele pretensji i poczucie tego, że jego potrzeby nie były zaspokajane. Chciałbym też zwrócić naszą uwagę dzisiaj, taki jest cel dzielenia się dzisiaj tym słowem, zwrócić uwagę na to, że brak czerpania lub też czerpanie w niewłaściwy sposób ograbia nas z tego, co Pan Bóg nam oferuje. Jeszcze raz chciałbym przeczytać fragment, nad którym pochylę się.
Tymczasem jego starszy syn był na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Zawołał więc jednego ze sług i pytał, co to wszystko znaczy. A on mu odpowiedział, twój brat powrócił, a twój ojciec zabił tłuste ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Jego ojciec jednak wyszedł i namawiał go. A on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego przykazania, jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi. Ale kiedy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste ciele. A on mu odpowiedział, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystkie moje dobra należą do ciebie. Lecz trzeba było weselić się i traktować i radować, że ten twój brat był martwy, a znowu żyje. Zaginął, a został znaleziony. Zadaję sobie pytanie i chciałbym to pytanie zadać nam wszystkim. Dlaczego starszy syn nie czerpał we właściwy sposób z bogactwa ojca? Czy zastanawialiście się nad tym? Czy myśleliście, dlaczego do tego doszło? Na podstawie analizy teraz wybranych fragmentów chciałbym razem z wami dokonać oceny stanu wewnętrznego, stanu duchowego tego starszego syna, starszego brata. I po pierwsze, z tego fragmentu, który przeczytałem, najbardziej, mówiąc kolokwialnie, najbardziej po oczach bije wewnętrzny stan taki emocjonalny tego starszego brata, starszego syna. Najbardziej rzuca się w oczy w tym miejscu reakcja na wiadomość o tym, że jego brat wrócił. Że jego brat wrócił do domu i reakcja na to huczne przyjęcie przez ojca. Moim zdaniem ten ostatni fragment tej opowieści o synu marnotrawnym obnaża wnętrze tego starszego brata. Zobaczcie, jak bardzo łatwo popada w gniew. 28 werset pokazuje, co było w jego sercu. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Gniew od razu został zamanifestowany na zewnątrz. W sposób taki bardzo obcesowy, taki demonstracyjny, pokazowy, nieładny. Teraz ja pokażę, co na ten temat myślę. Niech inni zobaczą. Niech zobaczą, jaki jest mój stosunek do tego, co się tutaj dzieje. I takie przełożenie, które chciałbym dokonać za każdym razem, ilekroć będę mówił o tym, co dotyczyło syna, chciałbym dokonać takiego przełożenia na nasze życie, na moje życie, na życie nas wszystkich. I pytanie, czy kontrolujemy negatywne uczucia w naszym życiu? Czy z negatywnymi uczuciami, które pojawiają się, które często nie są same w sobie grzechem, które są nam nieobce jako ludziom, ze względu na to, w jakich okolicznościach żyjemy, w jakich czasach żyjemy, mówię tutaj o zdenerwowaniu, na przykład o gniewie, czy stosujemy do tych naszych uczuć, czy przykładamy do tych uczuć i kontrolujemy te negatywne uczucia w naszym życiu zgodnie z Bożym Słowem, czy kontrolujemy się poprzez Boże Słowo. Co Biblia mówi na temat gniewu? Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. I pierwszy taki wniosek to brak kontroli i stosowania Bożych zasad w tym zakresie uniemożliwił czerpanie z Bożego, z bogactwa Ojca temu Synowi. I też myślę, że często nas ogranicza w korzystaniu z Bożego bogactwa we właściwy sposób. Idąc dalej, po drugie, co jeszcze stało na przeszkodzie Synowi, żeby czerpać w sposób właściwy z bogactwa Ojca. Analizując ten fragment, zauważyłem, wypisałem, że była to relacja w rodzinie. Relacja w rodzinie i chciałbym, żebyśmy tutaj mieli na myśli, kiedy mówię o synu marnotrawnym, kiedy mówię o jego bracie i ojcu, żebyśmy mieli na uwadze rodzinę fizyczną, ale później szerzej również rodzinę duchową. W tej historii mi czegoś brakuje. Zauważcie, że ten fragment w ogóle nie mówi o tym, jaki był stosunek starszego brata do jego młodszego brata. Żaden fragment na to nie wskazuje. No, jednak szczerze mówiąc, kiedy przyglądamy się, kiedy wnikamy głębiej i kiedy chcemy zadać pewne pytania odnośnie tej relacji, to tekst, który jest tutaj nam podany, który Pan Jezus, historia, którą opowiedział, no, aż krzyczy, aż
no, stanowi taką wyraźną odpowiedź, jaki był jego stosunek do jego brata. Wiemy, że ojciec miał dwóch synów. Wiemy, że w pewnym momencie jeden powiedział: podziel majątek, ja biorę swoją część, idę. Jeden syn się zbuntował. Wiemy też, że jeden pozostał w domu, że pracował z ojcem, pracował dla niego. Wskazuje na to fragment, który mówi, że tymczasem jego starszy syn był na polu. Wracał z tego pola i usłyszał muzykę. Czyli można powiedzieć, że starszy syn był w obecności ojca, pomagał mu, pracował dla niego. Na podstawie historii, na podstawie tego, co mówi Biblia w tym fragmencie, możemy ocenić i mogę ocenić, że starszy brat nie miał miłości w stosunku do swojego młodszego brata. Nie było tam miejsca na miłość. Wyobraźmy sobie tą scenę, kiedy ten starszy syn wraca z pracy w polu, bo chyba tak musimy to zinterpretować, dochodzi do domu, słyszy muzykę. Być może, że w pierwszym momencie był pozytywnie zaskoczony, był pozytywnie zainteresowany tym, co się dzieje, no bo wydaje mi się, że muzyka zawsze powoduje jakieś pozytywne skojarzenia, pozytywne emocje. Ale nagle widzi gdzieś tam w środku, wśród radujących się, wśród tańczących swojego brata. I już ten widok powoduje, że jego humor całkowicie opada, popada w gniew, o którym już mówiliście. Wyobrażam to sobie tak, że nagle jeśli były jakieś pozytywne emocje, odchodzą na bok, a przychodzi taki wybuch gniewu, który przejawia się w tej jego wypowiedzi, kiedy zawołał sługę i zapytał, co to wszystko ma znaczyć. Zadawałem sobie podczas analizy tego fragmentu pytania. Czy starszy brat żałował i ubolewał nad decyzją młodszego syna, że ten odszedł z rodzinnego domu? Czy tęsknił za nim? Czy był zainteresowany tym, co się z nim dzieje, gdzie się podziewa, co robi, jak sobie radzi? Czy modlił się o niego? Czy oczekiwał powrotu marnotrawnego brata do domu? No, odpowiedź na te pytania brzmi nie i to wiemy po jego reakcji. Czyli takim papierkiem lakmusowym dla tego, czy kochał, czy nie kochał swojego brata, czy darzył go miłością, była właśnie ta sytuacja, w której i moment, w którym dowiedział się o tym, że jego brat powrócił do domu. I zadaję sobie właśnie, przenosząc te rozważania na grunt nasz dzisiejszy, naszego życia, na grunt swojego życia, zadaję sobie pytanie, jakie powinny być relacje w rodzeństwie, jak one powinny wyglądać. Myślę, że bez wątpienia dla nas wszystkich takim zbudowaniem i zachętą i przyjemnym dla oka jest oglądać sytuacje, w których rodzeństwo się wspiera, w których rodzeństwo stoi murem za sobą. Dla mnie na przykład szczególną sytuacją jest, jak moje córki obie coś zbroją, znaczy jak jedna coś zbroi, zwykle jest to Julia, I przychodzę się zapytać, co się dzieje, co się stało, a Milena tak stoi i po prostu no, nic nie mówi. I widzę, że nie chce powiedzieć. Nie mam tutaj na myśli sytuacji, gdzie jedno kryje drugie w sposób jakiś tam kłamiąc czy oszukując, ale mówię o takiej sytuacji, gdzie widzisz, że no, nie chce, mówiąc kolokwialnie, sypnąć drugą osobę. Myślę, że to budzi nasz taki podziw i szacunek, jeżeli te relacje są pełne miłości i wsparcia. Powyższe, myślę, należy przełożyć na nasze relacje, nie tylko na te relacje rodzinne, ale także na nasze relacje z naszymi bliźnimi, z naszymi braćmi, siostrami, z naszymi bliskimi, z naszej społeczności, z Kościoła. Myślę, że też powinniśmy to przełożyć na nasze relacje z bliźnimi, szeroko pojętymi. Kto jest naszym bliźnim? O tym Pan Jezus powiedział. Każdy, z którym się spotykamy. I myślę, że kolejną rzeczą, która ograbia nas z możliwości czerpania z Bożego błogosławieństwa, z pełnego wykorzystania Jego bogactwa, jest brak miłości. Brak miłości. Tak jak brak miłości w życiu tego starszego brata, co już o czym sobie powiedzieliśmy, co wynika niezbicie z tego fragmentu Bożego Słowa. Jaka powinna być nasza miłość w stosunku do bliźnich? Oj, dużo na ten temat
Biblia się wypowiada. Może nie będę szczegółowo o tym mówić. Odeślę tylko znowu szczegółowo bardziej do i konkretnie do hymnu o miłości, który jest zapisany w pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian w 13 rozdziale. Tylko pokrótce wymienię, jaka powinna być miłość. Wypisałem to sobie. Powinna być cierpliwa, życzliwa, niezazdroszcząca, nieprzechwalająca się, nie unosząca się pychą, przyzwoita, nakierowana na dobro drugiego człowieka, opanowana, spokojna, wyważona, myśląca o dobrych rzeczach, ubolewająca nad niesprawiedliwością, radująca się z prawdy, znosząca wszystkie trudy, przeciwności, okoliczności, pełna zaufania, ale spodziewająca się wszystkiego, wytrzymała i odporna w każdej próbie, nieustająca, trwająca cały czas. Inny fragment Bożego Słowa, na który chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę, jest zapisany w liście do Filipian w 2 rozdziale od 5 do 8. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Taka relacja, jaka rządziła życiem Pana Jezusa, taka powinna również rządzić naszym życiem. Wracając do tematu starszego brata, syna marnotrawnego, chciałbym przejść do trzeciej rzeczy. Mówiliśmy o gniewie, mówiliśmy o braku miłości. Jakie jeszcze niewłaściwe rzeczy były obecne w życiu starszego syna, które nie pozwoliły mu czerpać we właściwy sposób z majątku ojca? I w wersecie 29, który przeczytam może, a on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego przykazania, jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi. Widzę w tym wersecie, w tej wypowiedzi ukryte pretensje, ukryty żal, rozgoryczenie. Starszy brat zwrócił uwagę, powiedział o koźlęciu i weseleniu się z przyjaciółmi. I tak sobie zastanowiłem się nad tym, co on powiedział, i wydaje mi się, tak bym to zinterpretował, że przekładając to na nasz język, powiedział może o takim osiągnięciu pewnego wygodnego stanu, komfortowego stanu, który pozwala na spokojnie oddawaniu się przyjemnościom. W jego wypowiedzi też, z wypowiedzi tego starszego brata, daje się usłyszeć niezadowolenie z tego, co do tej pory odbierał od ojca. Zobaczcie, był przy ojcu, był bardzo blisko ojca, no został jako ten wierny, nie zbuntował się, został przy ojcu, pracował dla niego, ale mimo wszystko z jego wypowiedzi wynika takie głębokie niezadowolenie. To nie jest zwykłe, to jest głębokie niezadowolenie. Możemy stwierdzić, że nie był zadowolony z tego, co do tej pory odbierał od ojca. Co więcej, i co jest smutne, biorąc pod uwagę to, że był blisko ojca, że pracował dla niego, to chciał od niego więcej i chciał to zużyć na swoje egoistyczne potrzeby, na radowanie się z przyjaciółmi, jak to powiedział. Myślę, że w tym miejscu uzasadnionym jest postawienie takiej tezy, takiego stwierdzenia, że w rzeczywistości starszy syn nigdy nie odkrył głębokości ojcowskiej miłości i prawdziwego bogactwa, jakie ojciec mu oferował. Nie odkrył tego, mimo że przebywał blisko niego, że pracował dla niego i był w jego domu. Podkreślić tutaj należy i podkreślić się chcę w tym miejscu, że ojciec zrobił dla nich wszystko. Poświęcił się dla nich, cały swój majątek podzielił między nich, czyli zaoferował im wszystko to, co miał. Tak patrząc generalnie i cofając się do początku, to w momencie, kiedy dzielił ten majątek, to żaden z synów nie poznał. Możemy powiedzieć, że w momencie, w którym ojciec dzielił majątek, żaden z nich nie znał głębokości ojcowskiej miłości i prawdziwego bogactwa, które ojciec oferował.
Młodszy zbuntował się, odszedł, starszy został w domu, był blisko ojca. Jednak ja w tym pozostawaniu przy ojcu, w tej społeczności, nazwijmy to, z ojcem, widzę taką samosprawiedliwość, taką pychę i dumę, samozadowolenie z tego, że w zasadzie to, no to ja jestem tutaj, bo zasłużyłem na to. Ja przestrzegam wszystkich przykazań, ja jestem ojcu posłuszny, zasługuję na to, żeby czerpać z jego majątku. Finał tej historii, nie wiemy jaki jest finał, nie wiemy jak się rozegrała dalej ta historia, ale wiemy, że z tych dwóch synów, którzy na początku nie znali w ogóle Bożej ojcowskiej miłości i tej głębi bogactwa, jakie miał dla nich ojciec, wiemy, że jeden poznał ją, ale czego to wymagało od niego? Wymagało głębokiego uniżenia, głębokiej pokory, osiągnięcia dna tak naprawdę. Dopiero kiedy był na dnie, mógł prawdziwie poznać, mógł opamiętać się, mógł zwrócić uwagę na to, co stracił, na to, co miał, na to, co ojciec mu oferował. Zobaczcie, że ten, który nie upadł, który w swoich oczach był wielce sprawiedliwy, który uważał, że zasługuje na wszystko, bo przecież on na to ciężko pracuje, bo on jest blisko ojca, bo jemu się to należy, nie znał ojca, był daleko od niego. I widzimy, co w chwili, kiedy ten młodszy syn przychodzi, co się dzieje w jego życiu, jakie emocje negatywne powstają, jakie słowa padają, które obnażają jego wnętrze, obnażają jego stan. Czy starszy był w lepszym miejscu? Starszy, żeby poznać ogrom bogactwa oferowanego przez ojca i rozpocząć czerpanie z tego bogactwa, nie musiał upadać tak nisko jak jego brat. Wystarczyłoby, że odrzuciłby właśnie swoją sprawiedliwość, poleganie, odrzucił swoje samozadowolenie, pychę oraz dumę z tego, kim jest. Wystarczyłoby, że uniżyłby się przed ojcem i uznał go za jedyne źródło bogactwa i błogosławieństwa. Oto swoim sam nie mam nic. Bez ciebie, ojcze, jestem nikim. Wszystko, co mam, jest od ciebie, bo to jest twój majątek, to ty mi go dałeś. Przenosząc te rozważania do naszego życia, chciałbym zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, musimy pamiętać i musimy sobie zdawać sprawę, że bycie w kościele, bycie wśród ludzi wierzących, uczestniczenie w różnych uroczystościach religijnych, zgromadzeniach, wydarzeniach religijnych nie powoduje, że poznamy i odbierzemy we właściwy sposób to, co oferuje nam Pan Jezus. Bo nie decydują te zewnętrzne cechy, nie decyduje to, że jesteś tak jak ten starszy syn, że jesteś w zgromadzeniu, jesteś w kościele, jesteś w społeczności, jesteś wśród braci. Nie decyduje to, co na zewnątrz, ale decyduje to, co jest w środku nas. Decyduje to, co z czasem może być przez różne sytuacje obnażone i co może wypłynąć na zewnątrz. Złamana musi być nasza samosprawiedliwość, nasze samozadowolenie, nasza pycha, egoizm, poleganie na sobie. Od tego się zaczyna, żeby móc w pełni podejść do Bożego błogosławieństwa, żeby móc w pełni czerpać z tego źródła, które On daje w odpowiedni sposób, potrzebne jest nasze złamanie i oczywiście po pierwsze jest konieczne nasze nawrócenie i to złamanie, ale później trzeba o to dbać i należy to pielęgnować. Kiedy tak rozmyślałem o tym, to myślę, że nie jest to do osiągnięcia, wiecie, raz na zawsze. Taki stan, w którym rzeczywiście jesteśmy skruszeni, uniżeni przed Panem Bogiem. Wiemy, że wszystko, co mamy, zawdzięczamy Jemu. Bo z czasem, kiedy pielgrzymujemy za Panem Jezusem, oczywiście jesteśmy poddawani różnym okolicznościom. Żyjemy w różnych środowiskach, zmagamy się z różnego rodzaju problemami. I ta wieża, którą wybudowaliśmy dzięki Panu Jezusowi, do której możemy się schronić, ta wieża, ta sprawiedliwość, którą On gwarantuje, to błogosławieństwo, które jest w Nim, często podlega wpływom, nazwałbym to, czasu po pierwsze
i temu, z jakim my zaangażowaniem trwamy w społeczności z Panem Jezusem, ale również zależy od tego, jak często jesteśmy atakowani przez diabła. I diabeł będzie za wszelką cenę chciał burzyć tą wierzę, w której my jesteśmy schronieni, w której znajduje się właściwe rozumienie Bożego błogosławieństwa i Jego bogactwa, atakuje to. Jeżeli my nie będziemy czuwać, to tak cegiełka po cegiełce ta wieża będzie rozbierana, może się w pewnym momencie zawalić w jakiejś części, a jeśli nie będziemy czuwać na tyle, to może się cała zawalić. Po drugie, czy czasem nie pojawiają się w naszych sercach, w naszych myślach uwagi względem Pana Boga, że nasze życie powinno wyglądać inaczej, że powinno wyglądać łatwiej, lepiej, zamożniej, wygodniej, spokojniej? Czy nie rodzi się w nas i w naszym sercu takie oczekiwanie, że skoro jestem dzieckiem Bożym, skoro służę Bogu, skoro udzielam się dla Niego, poświęcam Mu czas, trwam w społeczności takiej, a nie innej z Nim, to czy nie zasługuje na coś lepszego, czy nie zasługuje na odrobinę luksusu spośród tych ziemskich rzeczy? Przecież Pan Bóg darzy błogosławieństwem. Dlaczego ja tego błogosławieństwa nie widzę w swoim życiu? Albo dlaczego mam tak mało? Widzicie, to zależy od punktu widzenia. Czy masz błogosławieństwo, czy nie masz błogosławieństwa? Bo wierzę, że jeśli chcesz zobaczyć Boże błogosławieństwo w swoim życiu, to je zobaczysz. Przecież Pan Bóg darzy błogosławieństwem. Czemu nie mam lepszego samochodu? Czemu nie mam większych przychodów? Czemu nie mam wyremontowanego na tip-top mieszkania? Czemu nie wybudowałem jeszcze domu? Czemu nie mogę jeździć na wczasy za granicą? Ja nie mam nic przeciwko tym rzeczom. Być może Pan Bóg da Tobie takie rzeczy. Pozwoli kiedyś nam takie rzeczy osiągnąć. Niewykluczone jest jednak, że kiedy byśmy takie rzeczy otrzymali, to nie wyszłoby nam to na dobre. Pan Bóg jeden najlepiej o tym wie. I też chciałbym, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę, że to błogosławieństwo, które my sobie wyobrażamy, często nie jest dla nas dobrem i często powodowałoby problemy w naszym życiu. Często mogłoby być dla nas, nie wiem, początkiem końca. Pan Bóg o tym wie, dlatego Jemu należy ufać i Jemu należy zaufać, że On ma dla nas najlepsze błogosławieństwo, najlepszą drogę, najlepsze rzeczy na każdy czas. I niekoniecznie to musi być, niekoniecznie to muszą być te rzeczy, które wymieniłem. Tak jak mówię, nie mam nic przeciwko temu. Myślę, że Pan Bóg chce nam błogosławić, chce, żebyśmy byli zadowoleni, ale my musimy podchodzić z odpowiednim nastawieniem do tego, co i z odpowiednim rozpoznaniem do Jego błogosławieństwa i bogactwa. I na trzecią rzecz, na którą chciałbym teraz zwrócić uwagę, jak ważna jest w życiu chrześcijanina postawa pokory, wsłuchania się w Jego głos, w głos Pana Jezusa i w to, co On ma mi do przekazania. Oczekiwanie na to, żeby mówił, nastawienie na sprawdzanie własnego życia i wprowadzanie poprawek, o których Pan Jezus mówi. Kiedy pojawiają się w nas takie pretensje do Pana Boga, takie rozmyślania, taki żal, roszczenie o więcej, myślę, że wtedy ta pokora jest potrzebna najwięcej w naszym życiu. Jest taki fragment w Ewangelii Jana, ten fragment już, o tym fragmencie już mówiłem, kiedy Pan Jezus mówi trudne słowa do ludzi, którzy Go słuchają, do ogromnego tłumu, który był porwany cudami, jakie czynił, mówi trudne słowa. Część ludzi mówi, nie będziemy tego słuchali, to jest trudne, jak on może o takich rzeczach mówić? Odwracają się i idą. Pan Jezus wtedy zwraca się do swoich uczniów i pyta ich, czy wy chcecie odejść? Wtedy jest to piękne wyznanie Piotra, który mówi, już może, żeby zacytować wprost. I odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. I zadziwiająca jest ta odpowiedź i to mi wskazuje, jak dużo my musimy mieć dzisiaj pokory, a jak bardzo ja jestem oporny na takie trudne słowa względem mojego życia,
Pan Jezus, wiecie, nie pochwalił go za to, że tak wspaniale, że złożył takie wspaniałe wyznanie o nim. Nie, Pan Jezus, kiedy już część odeszła, kiedy już spora część odeszła od niego, kiedy być może została garstka tych 12 najwierniejszych, Pan Jezus zadał im pytanie, uzyskał pozytywną, dobrą odpowiedź, ale nie głaskał ich dalej. Powiedział im, Jezus im odpowiedział, czy ja nie wybrałem was 12, a jeden z was jest diabłem? Powiedział no bardzo, bardzo przykrą rzecz. I to mi pokazuje, że jak bardzo my musimy być pokorni i uniżeni przed Panem Boga, przed Panem Bogiem. Czy to było z takiego punktu widzenia ludzkiego, dyplomatycznego, czy to było słowo takie na, w ten czas, kiedy już część odeszła, kiedy pytam się ostatnich moich uczniów, którzy stoją obok mnie, czy za kogo mnie mają, czy chcecie odejść, czy to było właściwe słowo, żeby im tak powiedzieć, jeden z was jest diabłem i teraz zastanawiajcie się, który? No bo przecież takie słowo, jeżeli no, padłoby tutaj do jakiejś grupy ludzi, to każdy z nas by się zastanawiał, tak? Ile to wymagało takiej pokory, ile to wymagało wejrzenia w siebie, sprawdzania stanu swojego życia. Myślę, że tego powinniśmy się nauczyć i ja chciałbym się tego nauczyć, żeby taką pokorę względem Pana Boga mieć. Kolejna niewłaściwa rzecz, a raczej brak pozytywnej rzeczy, jakie widzę w zachowaniu starszego brata, to brak prawidłowych, właściwych, dobrych oczekiwań i radości z tego, co powinno dawać największą radość. Zobaczcie, ten ojciec mówi, lecz trzeba było weselić się i radować, że ten twój brat był martwy, a znowu żyje, zaginął, a został znaleziony. Nie było radości w życiu tego brata, kiedy zobaczył swojego starszego brata, że wrócił, że się odnalazł, że oto teraz jest przyjęty na nowo przez ojca i weseli się razem z nim. Czy w naszym sercu, znaczy zastanawiam się też, czym żył ten syn przez cały ten okres, kiedy jego ojciec wychodził przed dom na ganek, kiedy patrzył, wyglądał na drogę i czekał na swojego syna. Czym on żył tak naprawdę? Jaki był jego stosunek do zachowania ojca? Myślę, że na początku zaczął to, że widział to. Myślę, że na początku gdzieś tam porozmawiał z ojcem, co ty robisz? Być może mu powiedział, daj sobie spokój. Czy było to dla niego ważne? Myślę, że nie było to dla niego ważne, że ojciec wychodzi i czeka na swojego syna. Czy podzielał pragnienie ojca? Powiedzieliśmy sobie, że nie podzielał tego pragnienia. I przekładając to na nasze życie, czy jest w nas szczera chęć oglądania ludzi nowonarodzonych, ludzi, którzy pokutują, znajdują Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela? Czy też bardziej brakuje nam, tak jak temu starszemu synowi, tego koźlęcia i zabawy z przyjaciółmi? Czy w naszym życiu nie pojawił się cień egoizmu? I zadaję sobie to pytanie, i to słowo mnie też skonfrontowało z moimi myślami, z moimi pragnieniami, z moimi ambicjami. Czy w moim życiu nie pojawił się cień egoizmu, który odwraca moją uwagę od czerpania z Bożych błogosławieństw we właściwy i skuteczny sposób? Od czerpania z tej prawdziwej radości, którą raduje się całe niebo, jak jeden grzesznik się nawraca. Czy mamy to pragnienie w swoim życiu, żeby widzieć ludzi nowonarodzonych, którzy będą się nawracać tutaj, którzy będą się nawracać po spotkaniu z nami, po rozmowach, po zwiastowaniu im Ewangelii? Czy mamy to pragnienie? Kolejną rzeczą, jaką niewłaściwą, jaką widzę w życiu tego młodego człowieka, starszego brata, starszego syna, i którą widzę w swoim życiu, że i to mnie chyba najbardziej dotknęło w tym wszystkim, że powszednieje nam Boże błogosławieństwo, że przyzwyczajamy się do Bożego błogosławieństwa, które On zsyła nam codziennie. Ojciec powiedział do swojego syna, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Z czasem wydaje mi się, że jeżeli nie utrzymujemy wdzięczności na odpowiednim poziomie do Pana Boga, jeżeli nie wyznajemy Mu naszej wdzięczności, to przyzwyczajamy się do tego, co On nam daje.
nazywamy te dary, które się pojawiają, błogosławieństwa w naszym życiu przypadkiem, szczęściem, pojawia się z czasem niezadowolenie z tego, co mamy. A stąd już pierwszy krok do zazdrości, bo zazdrościmy innym, że mają lepiej. Zazdrościmy innym, choć Pan Bóg oferuje nam wszystko, co jest w Jego domu. Tak jak powiedział ojciec do swojego syna. Wszystko moje jest Twoje. Pan Bóg oferuje też to nam w sposób, który jest dla nas najlepszy, tak jak już powiedziałem, najbardziej odpowiedni. Co nie oznacza oczywiście, że jest po naszej myśli i według naszego serca. To też musimy sobie uświadomić. Jeżeli postępujemy tak, to jeżeli to błogosławieństwo Boże nam powszednieje, to ograbiamy sami siebie z Bożego błogosławieństwa, ograbiamy siebie z radości i pokoju, bo już wtedy przestajemy dostrzegać to, że ręka Pana Boga jest wyciągnięta nad naszą rodziną, nad moją pracą, nad moim zdrowiem. A jeśli widzę te rzeczy, mówiąc odwrotnie, jeśli widzę, że jeśli doceniam, że ręka Pana jest wyciągnięta, jeśli widzę, że ochrania moje zdrowie, że daje mi każdego dnia chleb powszedni, że mam gdzie mieszkać, że mam co jeść, że mam kochającą rodzinę, to wtedy wzrasta w nas wiara, nadzieja i ufność w Pana Boga i w to, że jest z nami. Jeżeli postępujemy inaczej, jeżeli mamy taki żal, że mamy mniej, że nie jesteśmy błogosławieni, to ograbiamy naszego Pana z chwały i uwielbienia. Dlatego zachęcam, żebyśmy, ja sobie, wiecie, jak uderzyło mnie to słowo, wypisałem sobie w punktach, czym jestem ubłogosławiony przez Pana Boga. Wypisałem wszystko z góry do dołu i naprawdę mam za co dziękować. I na tym chcę się skupiać, bo wiem, że to jest Jego błogosławieństwo. Podsumowując postawę starszego syna i zmierzając już do końca, chciałbym jeszcze raz wam wskazać na te rzeczy, które w mojej ocenie zadecydowały o tym, że nie mógł odbierać tego błogosławieństwa, że zareagował tak, jak zareagował, w sposób niewłaściwy. Po pierwsze, tak jak powiedzieliśmy, uleganie, poddawanie się złym emocjom, popadanie w gniew, okazywanie tego gniewu w sposób manifestacyjny, niestosowanie Bożych zasad do pojawiających się w naszym życiu negatywnych emocji. Tak jak powiedziałem, samo pojawienie się gniewu nie jest grzechem. Pytanie, co my zrobimy z tą pojawiającą się emocją? Jak zapanujemy nad tym? Czy jeżeli wybuchniemy gniewem, kogoś zasmucimy, czy jesteśmy gotowi powiedzieć, Boże, przepraszam, zgrzeszyłem? Czy jesteśmy gotowi, żeby iść do tej osoby, która była ofiarą naszego gniewu, powiedzieć, przepraszam? Pan Bóg to honoruje. Jeżeli my to będziemy honorować w naszym życiu, te zasady, to On będzie nas darzył swoim błogosławieństwem. Będziemy mogli korzystać z pełni Jego błogosławieństwa. Po drugie, brak w sercu biblijnie rozumianej miłości. Mówię tutaj o miłości do rodziny, do braci i sióstr w Kościele, miłości do bliźnich. Po trzecie, skrywane pretensje, żal, rozgoryczenie kierowane w stosunku do Ojca. Brak wdzięczności za to, co On mi dał. Po czwarte, samozadowolenie, opieranie się na własnej sprawiedliwości, duma przechodząca w pychę, egoizm, poleganie na sobie. Musimy lustrować swoje wnętrze i patrzeć. Ja chcę lustrować swoje wnętrze i usuwać pojawiające się uczucia, które powodują takie stany. I po piąte, brak prawidłowych oczekiwań i radości z tego, co powinno dawać największą radość. Brak nastawienia na to, że najważniejsze jest mówienie innym o Chrystusie, oglądanie, jak swoje życie oddają i pragnienie, żeby to oglądać. Jeśli chodzi o wnioski, o podsumowanie, postawa starszego brata była niewłaściwa. Nic nie pomagało mu, tak jak powiedzieliśmy, że był w domu ojca, że pracował dla niego. Na zewnątrz było wszystko w porządku, a przynajmniej tak się wydawało. Wnętrze odsłoniło się w chwili, gdy zobaczył swojego brata, który tańcował w domu z radości. Można powiedzieć i postawić takie twierdzenie, że tak naprawdę jego relacja z ojcem nie była właściwa. W jego sercu było wiele rzeczy niewłaściwych, o których sobie powiedzieliśmy. Nie znał głębokości ojcowskiej miłości i prawdziwego bogactwa, które ojciec oferował. I w związku z tym, w takiej sytuacji, miarka się przebrała i wybuchnął. I wszystko to, co skrywało jego serce, wypłynęło na zewnątrz. W związku z tym nie mógł z nich czerpać w sposób satysfakcjonujący dla siebie.
Chciałbym podkreślić też, że Pan Bóg sprawiedliwie dzieli duchowe bogactwo i to zależy ode mnie, w jakiej mierze i jak obficie będę czerpał z tego bogactwa, z tego błogosławieństwa, które On zsyła. Z tej historii starszego brata płyną konkretne nauki i wskazówki. Pan Bóg daje nam wskazówki, jak powinniśmy postępować, czego powinniśmy się wystrzegać. Ale też Pan Bóg daje nam siły i myślę, że współdziała w nas ku dobremu. On honoruje postawę pokory, honoruje postawę, kiedy szukamy odpowiedzi na... kiedy lustrujemy swoje wnętrze, kiedy przeglądamy się w lustrze Bożego Słowa i chcemy znać Jego wolę i chcemy się przemieniać, żeby tą wolę poznać w naszym życiu. Pamiętaj, że nie to, co Ty chcesz, powinno nazywać się Bożym błogosławieństwem, ale to, co przygotował dla Ciebie Ojciec. Czy chcemy i czy chcesz to odebrać, czy chcesz odkrywać i odbierać to błogosławieństwo, które On ma dla Ciebie konkretnie? Jeśli tak, to módl się o to. Wejrzyj też do swojego serca, zbadaj swoje myśli, czy wszystko jest w porządku, czy aby nie wkradła się jakaś z tych rzeczy, o których powiedziałem, do Twojej relacji z Panem Bogiem. Może są tam niewłaściwe rzeczy, które stoją na przeszkodzie w odbieraniu Bożego błogosławieństwa i które trzeba odrzucić. I po trzecie, bądźmy wdzięczni. Dziękujmy Panu Bogu za to, co On nam ofiarował. I jeśli mamy z tym problem, ja tak sobie zrobiłem, wypisałem wszystkie rzeczy, za które mogę dziękować i chcę się pobudzać do wdzięczności. Chcę Mu dziękować za to wszystko, co On mi dał. Tym słowem chciałem się dzisiaj z Wami podzielić. Mam nadzieję, że były Bożym błogosławieństwem. Dziękuję.